trzeba wymyśleć po prostu, co chcemy zrobić, upewnić się, że to jest na terenie miasta, znaleźć poparcie 20 osób, ponadto oszacować pewną wartość tego zadania. Ona nie powinna przekraczać 150 tysięcy złotych. Zgłosić ten projekt mogą jakby ci, którzy mają prawa wyborcze, a więc pełnoletni. Do wydania jest w sumie 500 tysięcy złotych. Zadania zgłoszone do realizacji powinny mieć charakter inwestycyjny. Po zebraniu wszystkich zgłoszeń zostaną one poddane weryfikacji. Zrobi to powołana do tego komisja składająca się m.in. z miejskich urzędników. Następnie te projekty, które przejdą weryfikację formalną, zostaną poddane głosowaniu. A będzie to zarówno w formie internetowej, jak i tradycyjnej, papierowej. Lista inwestycji wybranych przez Złotowian do realizacji zostanie opublikowana jesienią, a wykonane zostaną one w 2017 roku.